Moja fryzura może nie jest rewelacyjna, ale dziś będzie nas bardziej interesować fryzura Jokera, pupa Harley Quinn czy bumerang bumeranga. Czyli Legion Samobójców. Zanim zobaczymy, jak wyszła najnowsza ekranizacja DC, chciałbym Was poinformować, że moja nieobecność na YouTubie, tak długa, nie oznacza całkowitej absencji w internecie. Zdecydowanie częściej możecie znaleźć mnie na Facebooku, czy przede wszystkim Instagramie, na które serdecznie Was zapraszam, linki będziecie mieć w opisie. Teraz może Legion Samobójców. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Chcąc spełnić moje recenzenckie powinności, postanowiłem udać się do kina na Legion Samobójców. Jednak nie widziałem dwóch poprzedzających go filmów, mianowicie Człowieka ze Stali, jak i Batman v Superman. To też tydzień przed seansem postanowiłem poświęcić na nadrobienie tych zaległości. I cierpiałem bardzo. Te dwa poprzednie filmy to była naprawdę potężna dawka paskudnego, odpychającego patosu, sztucznie wytworzonego mroku i przede wszystkim nudy pomieszanej z irytacją. Do tego ten drugi film był jakby skondensowaniem kilku produkcji, próbą pójścia na skróty przez Warner Bros. W tworzeniu uniwersum. No i po tym, jak wyszedłem naprawdę obolały, ledwo żywy z konfrontacji ze świtem sprawiedliwości, obawiałem się, że przy Legionie Samobójców po prostu do nich dołączę. I z tym optymistycznym nastawieniem udałem się na seans w dniu premiery w 3D z napisami. I sądzę, że właśnie dzięki tym wcześniejszym doświadczeniom wyszedłem w sumie, można powiedzieć, że nawet zadowolony. We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single push. Or the Philistine weapon of mass destruction named Goliath. The next war will be fought with these metahumans. Please don't forget. Zapewne wiecie, że Legion Samobójców to kolejny przykład filmu, który stanowił obiekt konfliktu pomiędzy studiem a reżyserem, przez co to, co finalnie otrzymaliśmy, nie stanowi wizji ani jednego, ani drugiego. Jest to dziwny miszmasz. Coś podobnego miało miejsce całkiem niedawno z Fantastyczną Czwórką. No, wydaje mi się, że w tamtym przypadku wyszło to znacznie bardziej karykaturalnie. Tutaj, mimo tego, że czuć, gdzie są cięcia, czuć mniej więcej, co zostało doklejone, dokręcone przez studio, dołożone, no to wypada to znacznie lepiej. W tym przypadku studio ewidentnie chciało z filmu wygranego na raczej poważnych tonach zrobić teledysk, coś w stylu punkowym, rozrywkowym po prostu, czym zbliżyli się, jak słusznie zauważył i Cabot w swojej recenzji, do Strażników Galaktyki. No i nie jest to próba udana. Ale może i lepiej, bo na Strażnika Galaktyki naprawdę mocno cierpiałem. Dlatego cieszę się, że to, co finalnie otrzymaliśmy w Legionie Samobójców, nie jest Strażnikami Galaktyki i nie jest Fantastyczną Czwórką. No ale nie jest też Legionem Samobójców. Historia jest głupia. Scenariusz poklejony, poszarpany, chaotyczny. Akcje da się śledzić, jednak czuć, że ewidentnie panuje w całości swego rodzaju chaos. Nie do końca wiemy, jakie cele przyświecają bohaterom. No i po prostu widać, że ewidentnie ktoś przy tym grzebał, że nie tak miało być. Obrana stylistyka nie do końca jest spójna przez cały czas. To, co może się nam wydawać po zwiastunach, no tego w filmie finalnie dostajemy tylko trochę. Ta teledyskowość, ta pstrokatość. To zostało ewidentnie dołożone później, ale pod tym kryje się szarość, kryje się coś znacznie innego. Dlatego trudno momentami się w tym odnaleźć, ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki minus. Problemem jest również przebieg fabuły, ale ej, mówimy o kinie rozrywkowym. Wyczuwam, gdzie zostały wprowadzone zmiany, co zostało ruszone, ale finalnie nie wpłynęło to na mój odbiór tego dzieła. Czuję, że dobrze się bawiłem po prostu. Wydaje mi się, że naprawdę niewiele oczekuję od filmu rozrywkowego.
No, budzi to pytanie, dlaczego na takich Avengerach, czy praktycznie każdym filmie superbohaterskim nie jestem w stanie się bawić. No może poza Spider-Manem, ale to nie każdym. Nie wiem o co chodzi, na czym to tak naprawdę polega, ale Legion Samobójców dostarczył mi rozrywki. Nie da się ukryć, że głównymi bohaterami filmu jest Deadshot i Harley Quinn. Jest jeszcze Amanda Waller. No, rewelacyjna, chyba najmroczniejsza postać filmu i najwyraźniejszy sygnał, jak to miało wyglądać w tej pierwotnej postaci. Jest jeszcze Joker, na którego przecież wszyscy czekaliśmy i którego tak jest zdecydowanie za mało. Tu też wyraźnie widać, że ze scen z jego udziałem zostało no, naprawdę niewiele, ale mimo wszystko to, co widzimy, jest bardzo obiecujące i zapowiada nam kolejny film, w którym będzie miał on zdecydowanie większą rolę przewidzianą. Jest przerażający i jest to przyjemne uczucie, bo właśnie chyba tego oczekiwałem od tej postaci, a to, w jaki sposób po prostu wygląda, całkowicie mi odpowiada. Jared Leto spisał się wyśmienicie i stanowi on jedną z największych ozdób tego filmu. Co do reszty postaci, no nie da się ukryć, że nie zostało dla nich za wiele. Są potraktowane bardzo po macoszemu. Nie wiem, już nie wnikajmy w to, co miało być pierwotnie, co finalnie wyszło. Po prostu, tych postaci jest za mało, o reszcie nie wiem praktycznie niczego. No i mam nadzieję, że na DVD na przykład dostaniemy jakąś wersję, która te postaci ubogaci, albo może będzie miało to miejsce w kolejnych częściach. Największą bolączką, największą wadą tego filmu jest, no nie da się ukryć, antagonista. Przypomina mi to momentami Ultrona ze względu na to, że tam zupełnie nie rozumiałem, co to miało być w zasadzie. Tutaj nawet nie zdążyłem zadać tego pytania. Ze względu na to, że ten główny antagonista, który nawet nie ma imienia, pojawia się w filmie na dwie sceny. Mamy się go bać, jest niby bardzo potężny, ale nie wiemy o nim tak naprawdę zupełnie nic. Nie wiemy nawet, jak konkretnie wygląda. No i przez to nic nas nie interesuje. Walka na koniec nie jest widowiskowa, nie jest ciekawa, jest słabo dosyć wyglądająca nawet. No i przede wszystkim jest durna. Stanowi wisienkę na torcie głupot, jakimi dysponuje ten film. No i w ogólnym rozrachunku nie wypada to dobrze. Bo Legion Samobójców to nie jest dobry film. Stanowił fajną popcornową rozrywkę, mimo nawet tych wszystkich przekrętów związanych ze studiem. No i w sumie nawet chętnie obejrzałbym ten film drugi raz. Ode mnie 5 na 10.